Pamiętam czas, kiedy mówili, że nie mam tu szans. Nie szanowali mnie wcale, byłem dla nich jak zbędny bagaż. Żebym niuansy po tym wszystkim, bym jedno prawdę pokazał czas. Ja jestem na górze i wiem, co czuję. Nigdy w życiu codziennie czułem, że rany mógł naprawić czas. Jestem szczęśliwy, że mój rap to mój świat. Tyle łez wylanych na papier, prawdę po prostu chcę przekazać, jak smutny, okrutny jest świat. I nie wiem jeszcze na co go stać, ale jestem gotów przyjąć to na klatę jak facet. Ta codzienność szara i biedna odbija mi się prawie cały czas od sedna własnych spraw. I nie, że nie wiemy, co to strach, bo pamiętam nas, on nieraz ten ludzkich problemów wokół nas. Gdzie się w tym głównie skupić, brać cały czas, nie i zysków, nie strat. Nie wiem, co się dzieje, bo jest coś, co powoduje u mnie u ciebie uśmiech. A jest też coś innego, coś złego, co biorę na miłość do świata, kolego. Nie wiem, co się dzieje, chyba zaraz oszaleję. Tonę w tym wszystkim, mimo że mam już wiele, to dziękuję bliskim, że tu jestem. Jeszcze tu jestem, wdycham powietrze. Pamiętam, był wtedy wieczór, po plecach wiałem się wiatr. Siedziałem w parku, zastanawiając się, czy ja to naprawdę. Ja nie widziałem wtedy, że co jest prawdą, a co to jest brat. Miałem wtedy z 14 lat. Nie widziałem, że odnajdę się w takiej muzyce jak rap. Lat. Świat nie wygląda tak samo, nienawiść potrafiła zrujnować wszystko. Teraz nie chcę o tym pamiętać, bo wiem, że nienawiść mogła wszystko spędzać, ale tak naprawdę to jest Achillesowa pięta. U mnie złoszczę się często, nie wiem dlaczego, może dlatego, że chcę być cały czas zwycięzcą. Nie wiem, co się dzieje, ten cały świat przestaje istnieć. Przestaje istnieć, bo kiedy przestaje myśleć, nie wiem, co się dzieje ze mną. Cały czas mam wrażenie, że nie mam już nic, a mam wiele. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje. Chyba zaraz oszaleję, tonę w tym wszystkim. Tonę w tym wszystkim, w tym bagnie problemów. W tym bagnie problemów, gdzie nie mogę się znaleźć. Nie mogę się oddalić tym wszystkim już tutaj. Chociaż liczyła się dla mnie każda minuta. Mówili Wojtek, tylko nie upadnij. Nie upadnij, musisz stać. Musisz stać silniejszy. Nie możesz pozwolić na to wszystko. Nie możesz pozwolić na to, żeby ktoś mówił ci, że jesteś słaby. Musisz mieć swoje własne zasady, bez przesady. Nikt mi nie mówił, że jestem słaby aż tak, żeby mówić mi, że nie jestem w ogóle kimś. Mówili mi tylko chłopie, ogarnij się, weź się w dupę. Weź to, weź tę dupę, ogarnij. Nie możesz się przejmować tym wszystkim, bo kiedyś przyjdzie ten czas, kiedy nie będziesz miał nic i będziesz tylko pisał. Będziesz tylko rapował, bo muzyka to jest twój dar. To jest twój dar i przestań, nie narzekaj, że jesteś słaby, tylko weź się wgasz, weź się wgasz. Nagraj ten kawałek pierwszy, zrób to naprawdę z większym sensem. Zrobiłem to i co? Okazało się, że to nie jest żadne gówno. Później okazało się, że to nawet jest spoko, że nawet mogę zajść w temu wysoko. Teraz ludzie na mnie inaczej patrzą, bo nie widzą we mnie tylko chłopaka, który nie potrafi nic. Ja chcę wejść na szczyt, chcę wyjść na szczyt i mieć wszystko, chociaż mam wiele już. Ja chcę mieć jeszcze więcej, chociaż nie jestem materialistą. Chcę chwycić los w swoje ręce, nie chcę mieć hajsu, tyle że mógłbym kupić wszystko. Chcę po prostu zarobić na siebie, nie tylko na siebie. Chcę pomóc rodzicom, żeby mieli lepiej, żeby ja miał lepiej, oni mieli lepiej. Nie chcę wyglądać pod ławką na sklepie, może dlatego, że nie żenię. Nie chcę być alkoholikiem, nie chcę być kimś nieważnym. Nie chcę być kimś ważnym i mieć ten sens sobie. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że zawsze nie.